Nazywam się Małgosia Kąprza, chodzę do liceum i mam 15 lat. A do której klasy? 15 do to do pierwszej, pierwsze liceum, super. No i coś o sobie może nam opowiedz. No to jedyną pasją to jest muzyka w sumie. Jedyną pasją? Nic poza muzyką, nie istnieje? Czy jest jakaś pasja jeszcze poboczna? No coś tam robię, ale tak to... No to zdradź nam, ale co to takiego? Jakiś sport? Czy też jakieś artystyczne sztuki? Grałam w siatkę, ale przez COVID już nie gram. No, COVID to nam wszystko pozabierał, nie? Wiem, że zdecydowanie wolisz śpiewać na scenie niż w domu, prawda? A dlaczego? Zdradź nam, bo uwierz mi, że to nie ty jedyna będziesz w tym gronie. Jakoś tak. Ciężko jak podsłuchują, nie? Ale masz tremę? Czy to jest bardziej taki, że ktoś będzie to oceniał? To jest taka myśl, jakiś stres, że ktoś będzie to oceniał? Właśnie chyba to bardziej, bo jak tak sobie myślę, to łatwiej mi zaśpiewać przez nieznajomym, bo on mnie nie zna. I on pomyśli sobie, no dobra, źle zaśpiewała, ale mnie nie zna. A rodzina mnie zna i powie, o Boże. Dramat. Nie. Powiem ci na pocieszenie, że mam dokładnie to samo. I jakby mimo, wiesz, upływu lat, czasu, który mija, dalej najbardziej stresuję się, jak moi bliscy są pod sceną. To jest jakby, to się nie zmienia. Więc znam to i uwierz mi, że nie będziesz jedyna. Jak ktoś tego posłucha, powie tak, dokładnie mam tak samo. Tak, no to jest stresujące. To jest stresujące. A powiedz mi, czy tworzysz coś swojego? Czy piszesz jakieś teksty? Gdzieś próbujesz tworzyć? Coś tam piszę. I wszystko ląduje gdzie? Pod szafką. Pod szafką? Albo tych... pod łóżkiem. Albo pod łóżkiem nawet! O nie! Te nieszczęsne szuflady. Tyle pięknych pewnie piosenek ukrywają. No dobrze. Mam nadzieję, że niebawem się podzielisz tym z nami i będzie można coś stworzyć pięknego. A co ci daje muzyka, powiedz mi? I w ogóle bycie na scenie, śpiewanie. Co najbardziej kochasz w tym? To, że można pokazać emocje przez to. Ale wyrzucić je, tak, z siebie, jakby te, które masz? Bo ty nie wybierasz w sumie takich prostych piosenek, nie? Nie wybierasz takich piosenek wesołych, wesolutkich takich. Bardziej takie rzeczy, zauważyłam, skomplikowane. To celowy zabieg, czy to przypadkiem wszystko? Znaczy, niby celowy, bo z czasem tak sobie jakby zrozumiałam mój głos, że po prostu, że bardziej się nadaje do tych takich wolniejszych i no, niż takich wesołych. Odnalazłaś siebie w tym. Ale to jest piękne, bo jak mówisz, że odnalazłaś swój głos, to jest piękne, bo przynajmniej wiesz, w którą stronę dążyć, gdzieś tam zmierzać. A jak byś poleciła innym, na przykład młodym wokalistom, młodzieży, dzieciakom, które na przykład mogą słuchać cię teraz, jak mogą odnaleźć tę swoją drogę i swój głos? I siebie samych na scenie. Jak do tego dotarłaś? Na pewno przez muzykę. Ale słuchałaś różnych rzeczy? Tak. Słucham, znaczy słucham przez radio na przykład, a jak mam sama sobie dla siebie posłuchać, to słucham innych rzeczy niż śpiewam. I to jest takie, ale... Ale przez szukasz? To, że... Bo mówisz, że przez radio, ale radio... Przez to, że szukałam, to właśnie znalazłam niektóre takie rzeczy, które mi pasują bardziej. Ale nie lecą w radio? Czy lecą? Czy właśnie te rzeczy, które tobie pasują? No bo te smenty takie i ballady to raczej rzadko lecą w radio, nie? No raczej tak. Czyli gdzieś tam trzeba grzebać. Grzebać w sieci, okej, to już zanotowałam. Rada dla młodzieży, grzebać w sieci, słuchać różnej muzyki, nawet jeśli słuchamy rzeczy, których nie chcemy śpiewać. No, ja na przykład słucham takiego trapu. Trapu? Na co dzień? Wspaniale! Ja się ostatnio właśnie śmiałam z siostrą i z mamą, bo moja mama wie, co śpiewam, bo też się czasami puszczam. I potem puściłam i to, z czego słucham. I to jest taki kontrast, że to jest hit.
Tak, ale tak często bywa, powiem ci, że tak często bywa, że osoby, które śpiewają te delikatne rzeczy, śpiewają tak bardziej, wiesz, kładą nacisk na emocje, dodają trochę więcej tego powietrza, wbrew pozorom właśnie nie słuchają takich przestrzennych, ambientowych rzeczy, tylko słuchają na przykład jakiegoś trapu, ostrego hip-hopu, jakiegoś metalu, muzyki rockowej. Bardzo często tak bywa, więc to jest taki ciekawy dysonans. To jest ciekawe to, co mówisz. A jaką byś dała radę wszystkim tym, którzy pozamykali się w domach, którzy piszą do szuflady, a chcieliby coś z tym zrobić? No się przełamać na pewno. Dzielić się tym. Bo jak się z nikim nie podzielę, to nikt nie usłyszy. Czy masz jakieś wielkie marzenia? Albo jakiś cel, do którego zmierzasz, dążysz? Taki główny, albo może kilka? Żebyś na przykład oglądając to mogła spojrzeć sobie na to wideo za lat 10, albo 15, albo 20 i powiedziała: ha, osiągnęłam to. Udało mi się. Tak jakbyś teraz miała sobie pomyśleć, o czym marzysz najbardziej? W skrycie. No to zmienić podejście do tego. Swoje? Tak. Do występowania. W sensie, żeby... Odważyć się? Mhm. Żeby przełamać tak strach. Normalnie, nie, że właśnie tak jak było, tylko normalnie. No wiesz, no, nie każdy wie jak było, natomiast już teraz zdradziłyśmy jak było, więc możemy przyznać, że była lekka trema, był lekki stres. Ale też faktem jest to, że też no, nie robisz tego długo, a tak naprawdę, Małgoś, to będzie chyba twój taki pierwszy wykon solowy. No pierwszy wykon solowy i to jeszcze z pierwszym nagraniem klipu takiego live, więc no nie było też za dużo przygotowań przez pandemię, więc to naprawdę jest duży wyczyn. Ja wiem, że dla ciebie, chociaż może się mylę, może dla ciebie to nie znaczy aż tak dużo teraz, a później zdasz sobie sprawę z tego, że to naprawdę był wielki krok, który ty dzisiaj zrobiłaś, więc muszę przyznać, że jestem strasznie dumna z ciebie. No ale okej, czyli jeden cel, mamy cel zapisany, zanotowałam co to w głowie, przełamać barierę, wygrać ze stresem. Jaki jeszcze cel? Jak widzisz siebie za 10 lat? No osiągnąć coś, tak. A co byś chciał osiągnąć? Ale w muzyce? Czyli myślisz poważnie o tym? Tak? Nie, tak jako zabawa, dodatkowe zajęcia, tylko tak masz jakieś marzenia takie względem tego? Czy masz jakiś taki plan? Widzisz siebie w jakiejś innej roli? Znaczy jedyne plany jakie mam, no to studia. A w którym kierunku? Myślałaś o tym? Filologia. Filologia. Polska. Angielska. Okej. Okay. Germańska. Germańska. Okej. I później co, jakiś wyjazd za granicę? Czy raczej jednak tu? Raczej tłumacz. Raczej tłumacz. No to jest, powiem ci, że jak na twój wiek, to jest wspaniałe, że masz jakiś plan. Ale to jest taki plan numer jeden, czy plan numer dwa bardziej? W sumie to sama nie wiem, bo jeśli ta droga muzyczna wypali, no to wtedy w sumie tam to zejdzie na drugi plan bardziej. Okej, okay, czyli jakby a pracujemy... jeśli wypali, to mam plan B. Rozumiem, czyli pracujemy, walczymy, ale to też jest bardzo mądre podejście, żeby w razie czego mieć jakiś zawód, żeby móc traktować to jako taka pasja, której się jakby oddajesz, natomiast jakby nie kładziesz wszystkiego na jedną kartę, nie? Na tej zasadzie. To jest ładne. No dobra, czy chciałabyś coś jeszcze dodać i kogoś pozdrowić? Nikogo nie pozdrawiamy, nic nie dodajemy. Koniec. Klaps, wyłączcie ten telefon, bo to stresujące, tak czy nie? Czy już mniej? Ale zobacz, już tak mniej? Już jest lepiej. I zobacz, czyli kolejna rada dla wszystkich. Występujcie, nagrywajcie się, próbujcie, bo z każdym kolejnym razem jest już jakby lżej, nie? Jest troszkę przyjemniej. Czy może przyjemnie? Nie, no tak już nie przesadzałabym z tym, bo pewnie przyjemne to nie jest nagrywanie i teraz rozmawianie pod kamerą, natomiast stresu jest mniej. Czyli nie pozdrawiamy nikogo, nawet chomika? Nie, może chomika. No dobra, to dzięki. Pa, pa.